Jak się dziś funkcjonuje organizacją pozarządową zajmującą się działalnością charytatywną? Coraz lepiej się funkcjonuje, ponieważ od lat 90., kiedy powstała ustawa Prawo o stowarzyszeniach, bardzo wiele się zmieniło, ale może nie nazywajmy je działalnością charytatywną, to co one robią, bo one właściwie są super profesjonalistami w wielu dziedzinach i zastępują instytucje rządowe i samorządowe w tym, co powinny właśnie państwo i samorządy wykonywać. Także to jest taki obszar bardzo, bardzo coraz bardziej profesjonalny. A może to jest takie właśnie urynkowienie tej działalności, że coraz mniej państwa, a coraz więcej ludzi oddanych sprawie, którzy wiedzą, jak kierować pieniądze, jak kierować swoją działalność. Nie mogę się wypowiadać w imieniu wszystkich organizacji. Nasza działa bez zysku, nie prowadzi działalności gospodarczej i trudno to nazwać urynkowieniem, prawda? Tylko takim przekazaniem na dół zadań, które można najlepiej wykonać, mając tą wiedzę oddolną, czyli tych, ja nie z soli ani z roli, tylko z tego, co mnie boli. Skoro jesteśmy rodzicami dzieci niepełnosprawnych lub ich przyjaciółmi, naprawdę wiemy, co potrzebujemy. Dołączmy do tego profesjonalistów, którzy się na tym znają, to, co w świecie jest już sprawdzone i możemy wtedy dawać wsparcie dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom, a zleca to państwo lub samorząd lub jakieś projekty unijne czy inne źródła finansowania. Że tak powiem, środki finansowe są rzeczą drugorzędną. No właśnie, żeby widzowie nie posądzili nas o dehumanizację tego, czym się zajmujecie, to porozmawiajmy tak naprawdę o ludzkim cierpieniu. Jak pani patrzy z perspektywy tych wielu lat pracy, to jego jest więcej, mniej. Co się zmienia w potrzebach ludzi? Jako matka 37-letniego syna na wózku z czterokończynowym porażeniem mogę powiedzieć, patrząc na te lata wstecz, że to, co kiedyś było, brak kompletnego wsparcia, zrozumienia potrzeb rodziców, dzieci, kompleksowego podejścia, wspierania rodziny, odeszło już w większości w Polsce w przeszłość. Teraz jest już zupełnie inaczej. W Zamościu rodzice młodych, małych dzieci nie mają takiego doświadczenia. Mają wszystko podane na tacy i nawet się nie identyfikują z pracą stowarzyszenia jako wspólnoty. Myślą, że my jesteśmy kolejną instytucją, która musi coś dać, bo im się to należy. Także z jednej strony się cieszymy, że oni nie przechodzą tej drogi przez mękę tych naszych pionierskich rodziców. Z drugiej strony chcielibyśmy, żeby się włączyli w działalność stowarzyszenia, bo stowarzyszenia to są wspólnoty. One nie przetrwają, jeżeli nie będą miały członków, które pracują na to stowarzyszenie, na działalność tego stowarzyszenia. Dawać innym siebie przynosi radość i samorealizację? Tak, to jest takie, że to jest zgodne z przykazaniami Bożymi, że to jest zgodne z prawdą, którą się wyznaje, że to jest naprawdę potrzebne. Nie czuje się człowiek bezużyteczny na tym świecie, także to jest super frajda. Super frajda.